Wykrywacz mi tu szaleje. Jest mocny sygnał. Podkopiemy do końca go. Zobaczymy, co to jest. Jest to w miarę głęboko między korzeniami, ale na pewno coś dużego. O, jest to tutaj na wierzchu. Zaraz zobaczymy, co to jest. Odkrywca historii, sklep z wykrywaczami metali oraz rodzinka detektorystów.pl zapraszają na film. Witam Was serdecznie na kanale Odkrywca Historii. Poszukiwania zaczęte od mocnego sygnału. Wykrywacz zasygnalizował mi to w taki sposób, że mało mi z rąk nie wypadł. A tutaj jest coś takiego. Prawdopodobnie będzie to element od lampy od roweru, ale przyjrzyjmy się temu z bliska i zobaczmy, żeby potwierdzić moje słowa. Ewidentnie to może być lampa naftowa. Zobaczcie, tutaj myślałem, że ma jakąś datę albo sygnatury wybite, natomiast tu jest chyba pokrętło, znaczy było w środku pokrętło i numeracja od 1 do 10. W dosyć ładnym stanie zachowania, o ile tak to można powiedzieć, pomimo że jest to zniszczone i niekompletne, to jeszcze w jakiś sposób można otworzyć cały ten element. Wewnątrz wygląda tak, widać, że czegoś tutaj brakuje, wystaje nam gwint. Na korpusie od tyłu na pewno było pokrętło. No i działamy dalej. Jeszcze piasek się ze środka wysypuje. Jedni kopią, drudzy chorują, mam zapalenie spojówek, taka piękna pogoda, ja muszę siedzieć w domu i przy garkach stać. Ale jeżeli chodzi o garnki, to ja uwielbiam gotować. Dzisiaj na obiad dla Krzysia przygotowuję warzywa na patelnię i do tego będzie mięsko gotowane. Także mam nadzieję, że będzie mu smakowało. Natomiast dzisiejsze poszukiwania prowadzę w lesie, w miejscu już Wam znanym z poprzednich odcinków. Jest to takie ciekawe miejsce, gdzie co przyjadę, to ciągle coś wychodzi. Stąd też mnie tutaj ciągnie. Kolejny sygnał jak dzwon. Zobaczcie, jaki wielki guzik. Już myślałem, że moneta. No i serce oczywiście zaczęło mocniej bić, a to tylko albo aż taki wielki guzioł. Szkoda tylko, że czysty. Czysty, nieopisany. A tuż obok guzika, zobaczcie, leżała też moneta, natomiast już nic z niej nie odczytamy. Ona leżała w takim torfowisku, to już jest zupełny destrukt. Już się nic o niej nie dowiemy. Generalnie wszedłem teraz w miejsce, gdzie jest bardzo dużo sygnałów pokazujących, że w glebie jest dużo żelastwa, a przez to przebijają też jakieś sygnały no kolorowe, że tak powiem. I tutaj mam jeden z nich. Był to sygnał płytki zaraz pod tymi liściami. Ja już widzę, co to jest. Na pewno jakaś krągłość. O, tak to wygląda. Praktycznie zaraz przetrzemy i zobaczymy, czy coś widać. Czy jest to... Ale to będzie chyba albo miedziana, albo srebrna moneta, bo przebija tutaj jasny kolor przez te ranty. Zrobimy zbliżenie i spojrzymy razem na tą monetkę. Monetka nam wysycha. Ewidentnie widać już teraz napis 1 silver grosz 1851 rok. Także wśród śmieci znajdują się też i sreberka. A tak wygląda awers tej monety czy rewers tej monety. Coś tam się przebija spod tej leśnej patyny. A na potwierdzenie tego, że jest tutaj dużo żelastwa, proszę zobaczcie, jedna podkowa, druga podkowa, jakieś takie stalowe elementy od zawiasów, jakieś zaczepy, o, i tego typu rzeczy, także jest tutaj tego sporo. Wszystko już ożywa w lesie, zobaczcie, żaby się pokazują, także dobry znak, idzie wiosna. A w międzyczasie dokopałem się do monety. Dwie monety mówię.
dwa Fenningi z 1912 roku, Deutsche Reich Fenning. Jeszcze pokażę Wam drugą stronę, też jest w miarę czytelna. Doczyszczę ją na pewno i coś z tego będzie. O, dwa Fenningi Deutsche Reich 1912. Jest kolejny sygnał. Podkopiemy go, zobaczymy, co tu się znajduje w tej ziemi. Ale muszę Wam powiedzieć, że czuję już tą wiosnę. Coraz bliżej tego cieplejszego okresu. Ptaszki słychać. Czuć po prostu ten wiosenny powiew ciepła. No i tym bardziej jestem na poszukiwaniach. No jak tu nie być szczęśliwy? A jak tam u Was w ogóle wygląda sprawa z przygotowaniem do poszukiwań? Jak wiecie, u nas sezon trwa cały czas. Rzadko kiedy nie jedziemy na poszukiwania, ale trzeba też w jakiś sposób zrobić przegląd sprzętu, przegląd rzeczy, które będą potrzebne na ten sezon, no i nastawić się pozytywnie, bo wyjazdów w tym roku u nas bardzo dużo będzie. Oj, bardzo dużo. Taka ciekawostka wyskoczyła z ziemi. Jest to jakiś dekielek, przykrycie od czegoś i to jest metalowe, ale myślę, że po oczyszczeniu mogą wyjść jakieś napisy. Tym bardziej to biorę ze sobą do oczyszczenia. W międzyczasie udało mi się jeszcze wykopać widły. Widły z czterema zębami, widły z dwoma zębami. Także miejsce, jak na początku mówiłem, jest zacne. Dużo rzeczy tutaj wychodzi. Jeszcze tego spektakularnego odkrycia dzisiaj nie dokonałem i pewnie nie dokonam, ponieważ muszę wracać do domu. Miałem telefon od Ewelinki, jak wiecie, jest chora, no i muszę bujnąć się do apteki, żeby kupić jej leki. Ona nawet się zrymowała, także niestety, ale jutro tu wrócę, jutro tu będę prowadził również poszukiwania, także liczę, że znajdę ten swój złoty strzał. Zajrzyjmy sobie jeszcze, wejdźmy sobie jeszcze na pomost i spójrzmy na to piękne jezioro. W tym roku też wykupiliśmy kartę wędkarską na bardzo dużą ilość jezior, także myślę, że też będziecie mogli oglądać filmy, jak jeździmy w teren, ale też i na połowy. A co to tam pływa jakoś? Kra. Jakieś belki, cholera wie co to. Zobaczcie tutaj z przodu. A jeszcze podelektujcie się razem ze mną widokiem na tak piękne jezioro. Tam Wam wcześniej pokazywałem to takie chyba korzenie wodne od lilii wodnych albo innych roślin. A teraz jedziemy dalej do domku. Pochodzone trochę z wykrywaczem. Fizycznie człowiek trochę się pobudził, umysł trochę odświeżył, a teraz czas do domku. Podziwiam, bo to jest bardzo rzadki widok, dlatego nagrywam. Pojedzone to trzeba chociaż raz w czasie pozmywać.
bo jeszcze musimy podjechać nad jezioro i zobaczyć, jaki stan naszej łódki po zimie. Jest wiosna, to człowiekowi się w domu nie chce siedzieć, a chcemy się na ten sezon dobrze przygotować, jeżeli chodzi o poszukiwania i też wszelkiego rodzaju podróże i no taki miło łowienie rybek. Łowienie rybek, no i też rzucanie magnesem neodymowym, nie? Miło spędzony czas. Zobaczymy, czy nasza łódka dziur nie ma. Tak jest. Jak widać, łódka stoi tam, gdzie ją postawiliśmy. To stoi, cała i zdrowa, bez dziur, tylko ma trochę wody, którą trzeba będzie wylać. Bo wylać. No, trochę spleśniała woda. Wylać. Ale cała niepopękana łódka z Titanika, siedmioosobowa, także do sezonu prawie przygotowani. Prawie, nie? Jeszcze wędek brakuje. Hania. 9 osób tu się zmieści. 9 osób się zmieści? No tam, tu. I nawet i tyle się zmieści. Widzicie, się całe moje klasy będzie. A teraz zaprosimy Was, kochani, na testowanie naszego drona, który przyszedł na prawy. Zobaczymy, czy wszystko gra i buczy. W kolejnych naszych filmach zobaczycie mnie też, jak chodzę z wykrywaczem Rutus Versa. Dzisiaj zostanie ten wykrywacz przeze mnie złożony, odpalony i będę go testował, uczył się tego wykrywacza. Wykrywacz coraz bardziej popularny. No i ja nie miałem możliwości chodzenia z tym detektorem, także jest właśnie ta odpowiednia chwila. Ale słuchajcie, też ważna uwaga, jeżeli ktoś by chciał taką wersję demo, że tak ją nazwę, przetestować, dotknąć i tak dalej, to zapraszam do nas, do sklepu. Będzie taka możliwość. Będzie nawet możliwość uczestniczenia na wspólnych poszukiwaniach, gdzie mogę dla Ciebie zabrać taki detektor, żebyście mogli też go osobiście przetestować. Dzień u nas dosyć miło spędzony, bynajmniej u mnie, ponieważ były poszukiwania, było trochę znalezisk. Łódka stoi cała i zdrowa. I zdrowa. Hania nam się tutaj Ujawniła. I się mogę się tam to drzewo? Chce się pobawić, musimy ją tutaj pilnować. Dron po serwisie sprawny, lata. Naprawa aż tak dużo nas nie kosztowała, bo aż ten upadek, ten błąd operatora, czyli mnie, tylko 350 zł, ale pieniążki tutaj są jakby najmniej istotne, dlatego że mamy drona, będą inne ujęcia, będą ujęcia z powietrza, które będziecie mogli widzieć w trakcie oglądania naszych filmów. Rutus Versa do Waszej dyspozycji, jeżeli ktoś by chciał wersję demową, zapraszamy do sklepu do przetestowania, a tymczasem będziemy się żegnać. Będziemy się żegnać i do zobaczenia. Nagraliśmy, jak wchodzę na drzewo? Nagrać. Nagrać cię? Dobra, nagram cię, jak wchodzisz na drzewo, także do zobaczenia w następnym odcinku. Odkrywca Historii to sklep, który prowadzi sprzedaż wykrywaczy metali, cewek, propointerów, jak również magnesów neodymowych. Prowadzimy sklep internetowy www.odkrywcahistorii.com, jak również sklep stacjonarny w miejscowości Susz. Prowadzimy również sprzedaż ratalną raty 0% paju. Pozdrawiam Was obsługa sklepu Krzysiu i Ewelinka.